Ale jak chcesz coś ode mnie, to musiałbyś dać coś w zamian, nie? Na przykład swoją forsę. Zgadzam się na K1. No to chyba a ty jak ci się, kurwa, zgadzasz na K1? K1 dostałem za to, że jesteś, kurwa, grubym ulańcem, kurwa, a ja jestem, kurwa, za... Ale przestań tak mówić, facet. Ej, bomba, schodzę... to nie jest fajne gadanie, kurwa, o grubasach w ten sposób. Nie kłócę się z tobą, sposób. Cisza. A ja się włączam. Ale nie mów w ten sposób, kurwa. Ale ja się włączam. Ja nie będę się włączać. Będziesz się ze mną kłóciła. No po prostu nie mów w ten sposób. Do Mali się odnosić, bomba. O, kurwa, ale nie tylko do mnie, tylko do osób, które ważą się i tym przeciwko mnie. No wiadomo. Nie mów tak na osoby, które mówią więcej, po prostu. Mura, ucisz starą, kurwa, nie, bo nie mogę słuchać. Będzie mnie. Nie... Ucisz ją, szybko, kurwa. Czyli teraz zaraz nie mogę kucie. Ciebie, chcesz? Tak, dawaj, nie obiecuj, kurwa. Ja nie to nie jest śmieszne, serio. Ucisz ja nie obiecuję, ja po prostu ucisz, kurwa, podopieczną. Ale to szacunkiem do kobiet, śmieciu, kurwa. Nie. No to szanuj, kurwa, kobiety chociażby przy mnie, kurwa, bo to jest frajerskie zachowanie. Kurwa, kim ty jesteś? Ale to nie chodzi o to, że jestem kobietą, jestem człowiekiem i ci mówię, że nie obrażaj ludzi, którzy wejdą i ty jesteś śmieciem, jeżeli jakąkolwiek obrażasz kobietę. Nie, moja droga, ja tu się nie dam zakrzyczeć przez, kurwa, wariatkę i pojeba. Wariatka i pojeba. Tak, więc masz wiem, że jest siedzicie obok siebie empatii. W lecie po to, żeby sobie tam krzyczeć, ale powinno moja droga. Być ci być wstyd. Nie, nie ale jestem nie, twoją nie, drogą. Nie, o kurwa, dobra, moja Tania w takim serio. Razie. Bardzo śmieszne. A nie, ja, kurwa, ja z tobą też nie jestem murańskiego. A ja też nie chciałam z tobą rozmawiać, nie chciałam słuchać, bo mówisz brzydko o osobach, które więcej ważą od ciebie. Mówisz ulańcu nie, mówię o jebanym ulańcu muranie, nie, kurwa. Już się nie ma co podniecać tematem, dobra, bomba. Bomba, bo przedłużasz, a inni chcą też porozmawiać. Jesteś po prostu seksistą. Krótko, zgadzasz się czy nie? Krótka piłka. Ściągasz rękawice czy nie? Ściągaj gacie, kurwa, co ty mi zrobisz. No ale co ty z jakimi tymi ty wyjeżdżasz teraz tekstami, kurwa? Ojejku, kurwa, bomba, ja nie inaczej. Ale tłumacz ci, negocjacja, wiesz, na czym polega? Że coś chcesz, na tym, że zgadzasz się na wszystko, co ci powiem. Kurwa, to tak ty możesz się zaraz zgodzić, kurwa, na wszystko, co ja powiem. Dobra, mówię. Zgadzasz się czy nie? Czy tutaj... Tak, zgodzimy się na gówno. Że nie no, masz jaj, no ma pokaż jaja. Tłumaczę ci. Pokaż jaja i tyle, no. Make me offer, bitch. No to zgadzasz się czy nie? Krótka o kurwa, ale oferta, w chuj, no zgadzam się. Ale nie dostaniesz żadnej oferty, no. No to jak nie dostanę oferty, to ale co ty nie dostaniesz chcesz, ale kutasa. Czego ty ode mnie oczekujesz? Czego ty ode mnie oczekujesz? Powiedziałem ja ci, proponuję... kurwa, make me money, bitch. Ja ci... Wszystko za pieniądze? Przecież tak jest... No nie, kurwa, za co, kurwa? Za pieniądze, za co tu przyszliśmy? Za buziaki, kurwa, czy za uśmiech? Dobra, dorzucę ci od ciebie tam dyszkę. Kurwa, chuj, jak kanioski da mi buziaka. 10 000. To już miał... Mordo, pierwszy walczy prawie takie kwoty. Czekaj, bo on coś mówił, że Kaniowski dał mu buziaka. Czekaj, zaczyna się to ciekawie. Ja? Mówię, że jak dasz tymi buziaka, to się może zgodzić. Ale ja nie chcę byku. No to widzisz, kurwa, no. Wracając do tematu, jeżeli zastanawialiście się... Nie ma tematu, tak? Rozumiem, przycinasz temat i... Nie, no ja, kurwa, jestem otwarty na negocjacje, ja ale chciałbym... nie z gównem, kurwa, debilu. Panowie, czyli kończymy panel i siadamy do stołu. Nie możesz skończyć nawet ze sobą, jak masz ochotę, kurwa, stary. Ale myślę, że to nie jest śmieszne. Bomba, nie, serio. Ale ja mówię o tym, kurwa głupie, słyszycie, że kończymy panel, siadamy do stołu. Bo mówię to Murańskiego, nie do ciebie. Dobrze, moi drodzy. Zaraz przegniesz pałę, kurwa, i się skończy. Cisza. I się skończy przed czasem, kurwa. O kurwa, wow. Przekrzykując się do czasem, niczego... ale pan czasem panelu czy czego, kurwa? Przekrzykując się do niczego nie dojdziemy. Tak. Chwila, spokojnie, niech każdy powie to, co ma do powiedzenia, bo jak wszyscy mówimy na tak, raz... Tak, Muran, ty przede wszystkim zastanów się nad swoją Muran, ofertą. Tak. Do tego wrócimy. Poczekaj, bomba, przez sekundkę. Niech Homer przestanie... On się powinien na to 100 razy zgodzić. Dziękuję, to wszystko. Dobrze, Mateusz, wiesz co, czekaj. Bomba, ja mam do ciebie tylko jedno pytanie, bo tutaj cały czas było mówione i Mateusz mówił o tym, że on tutaj poszedł ci na rękę, idąc w K1 w małych rękawicach. Nikt mi na rękę nie poszedł, chuja mnie zrobili. Miał ważyć 88, a teraz jest limit 95. Nie skończyłem pytania, mordo. Odpowiadasz na pytanie, które nie wiesz, jak będzie brzmiało. Uspokój się. K1 w małych rękawicach i pytanie, on mówi, że to jest tobie na korzyść. Czy rzeczywiście tak jest, biorąc pod uwagę, że w obu walkach zostałeś dosyć szybko znokautowany? Czy to jest rzeczywiście coś, co działa na twoją korzyść? Czy... Ty mi chcesz ubliżyć? Nie chcę ci ubliżyć. Zadaję szczere pytanie. Nie, ale czemu... 15 lat trenuję K1, no to chyba jest. Nie rozumiem, czemu to by miało być gorzej dla mnie. To jest no, do ciebie. Nie, tak, w sensie, no, Mateusz mówi, że on poszedł ci na rękę, bo inaczej, wiesz... Nie, moi drodzy, hola. Miał być na początku, zostałem poinformowany o limicie wagowym 88 kilo, na co się zgodziłem. I potem przyjechałem do Warszawy na spotkanie i do podpisania zostało mi dane 95 kilo. Więc już mówię, chuj, nawet się nie targowałem i nie kombinowałem, tylko to podpisałem. Więc jak już... dałem grubasowi 7 kilo za darmo, to kurwa make some money now, a nie kurwa.
Za darmo boli gardło. Muran zastanowi się nad ofertą, natomiast my musimy przywitać. Ale tak jak już mówię, no, poczekaj, to nie jest kwestia zastanowienia się mnie. Panowie, musimy też przywitać, bo cholera...